Trwa cykl spotkań osiedlowych prezydenta z mieszkańcami miasta. Ostatnio o swoich potrzebach mieli okazję z przedstawicielami miasta porozmawiać mieszkańcy osiedla Nagnajów. Dariusz Bożek na spotkaniu osiedlowym w Nagnajowie gościł po raz drugi. Tym razem jako prezydent w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta oraz naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta przysłuchiwał się potrzebom tutejszych mieszkańców. Patrząc na zakres prac na osiedlu Nagnajów, to on był co roku dosyć skromny i mam świadomość, że ludzie mają tutaj bardzo dużo problemów i dużo oczekują. Tak na każdym osiedlu są te potrzeby. Głównie to mamy remont ulicy Różanej, remont ulicy Szewskiej. Były wykonywane bardzo dawno, są popękane, no i w niezbyt dobrym stanie. Mieszkańcy osiedla widzą konieczność również w budowie ścieżki rowerowej, prowadzącej od osiedla Nagnajów do Jeziora Tarnobrzeskiego. O tym mówią już od kilku lat. Jak do tej pory nie udało się nam tego zrealizować, myślę, że będziemy ten plan ciągnąć dalej z nowym panem prezydentem. Który również z aprobatą odnosi się do pomysłu powstania ścieżki rowerowej. Jak jednak zapowiedział mieszkańcom miasta podczas spotkania, czarował ich nie będzie. Mówi, jak jest. A na razie sytuacja budżetowa miasta nie jest wymarzona. Boję się, że w najbliższym roku 2019 ścieżka rowerowa nie znajdzie się w środkach tarnobrzeskiego budżetu, chociaż jest to jedno z zadań priorytetowych na najbliższy czas, nie 19, może 20. Z jakiego powodu? Ona może połączyć wreszcie dwie gminy. Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg i tutaj budowa faktycznie takiego łącznika byłaby niezbędna. Ja wiem, że o tej ścieżce rowerowej to tu się mówi już kilka ładnych lat i już kilka lat temu była taka propozycja, były tam problemy, pamiętam, że też z własnościami. Natomiast jeżeli będziemy w stanie załatwić te wszystkie kwestie, to myślę, że faktycznie w 2020 roku taka ścieżka byłaby bardzo sympatycznym łącznikiem. Poza tym myślę, że to jest też kwestia dzisiaj podejścia do tego, o czym mówimy w Tarnobrzegu, to znaczy otwarcia się na turystykę w dużo większym zakresie. A ponieważ myślimy o tym, powiedzmy, pójściu w kierunku Sandomierza, trudno nie mówić o pójściu w kierunku Baranowa Sandomierskiego. Na osiedlu Nagnajów w tym roku zaplanowana jest budowa siłowni napowietrznej. Ta inwestycja wykonana będzie w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami odbędzie się tym razem 3 lutego o godzinie 14 na osiedlu Dzików w Szkole Podstawowej nr 9.